Witajcie na kanale wideotesty.pl, z tej strony Paweł. Zapraszam Was na recenzję i test programu WinRAR wersji 5.01. Aplikacja ta służy do kompresji i archiwizacji danych. Jest to program komercyjny i kosztuje około 30 euro. Można go jednak testować za darmo przez 40 dni. Później musimy odinstalować go z dysku bądź kupić. Recenzja i testy odbywały się na wersji 64-bitowej. Na początku zacznijmy od tego, po co w ogóle pakować pliki. Czasami potrzebujemy przesłać naszym znajomym na przykład fotki z wakacji. Zamiast przesyłać pojedyncze zdjęcie, łatwiej jest zaznaczyć jeden plik ze wszystkimi obrazkami. To tak jak w realnym życiu. Podczas przeprowadzki wydajniej pakować wszystkie rzeczy do kartonu, niż każdą rzecz odnosić osobno. Pakowanie ma także ogromny plus dzięki kompresji danych. Pozwoli nam także zaoszczędzić miejsce na twardym dysku. W sieci znajdziemy masę plików w formacie RAR czy ZIP. Jakimś programem musimy je wypakować. Do tego właśnie służą archiwizatory. Przejdźmy do głównego okna programu. Interfejs jest w języku polskim i bardzo prosty w obsłudze. Bez problemu znajdziemy najczęściej wykorzystywane funkcje aplikacji. Mają one bardzo duże ikony, które nie sposób nie zauważyć. Przejdźmy do opcji, w których możemy zmienić ustawienia programu. Importować, eksportować ustawienia, czy wybrać nowy motyw graficzny. Na stronie producenta znajdziemy listę ze wszystkimi motywami do tego programu. Skórki graficzne odmieniają wygląd naszego WinRAR-a i są dostępne za darmo. W ustawieniach znajdziemy możliwość włączenia wielowątkowości. Proces ten znacznie przyspieszy działanie programu, jeżeli posiadamy procesor wielorodzeniowy. W kompresji możemy stworzyć swój własny profil. Ułatwi to naszą pracę, jeżeli często pakujemy pliki z konkretnymi ustawieniami. WinRAR radzi sobie z otwarciem popularnych formatów plików. Bez problemów będziemy mogli zajrzeć do takiego archiwum, czy go wypakować. Na koniec możemy ustawić skrót na pulpicie, czy w menu kontekstowym. Tworzyć archiwa możemy w trzech formatach: RAR, RAR 5 i ZIP. To trochę mało jak na program, który otwiera znaczną część rozszerzeń. Możemy ustawić także proces kompresji, jak i rozmiar słownika. Kreator tworzenia umożliwia nam określenie pojemności paczek. Ustawić możemy rozmiar w bajtach, kilobajtach, megabajtach i gigabajtach. Po przekroczeniu wpisanego rozmiaru program tworzy kolejną część. Opcja ta przydaje się do tworzenia załączników na pocztę elektroniczną. Wiele skrzynek ma ograniczenie co do wielkości plików. Kreator umożliwia nam także zabezpieczenie paczki hasłem czy dodanie danych naprawczych. Wybór SFX stworzy samo rozpakowujące się archiwum o rozszerzeniu .exe. Teraz osoby bez zainstalowanego oprogramowania mogą wypakować pliki na swoim komputerze. Przejdźmy teraz do samych testów. Do walki z WinRAR-em wybrałem darmowego i popularnego 7-Zipa wersji 9.20. Przeprowadzę 4 różne testy. Pierwszy będzie dotyczył pliku wideo w formacie MP4 o rozmiarze 4,5 giga. Następnie porównamy MP3 7.58 mega, zbiór zdjęć w formacie JPEG o łącznej pojemności 202 MB i na sam koniec pakujemy grę Assassin's Creed. W katalogu tym znajdziemy wiele plików o różnych rozszerzeniach, takich jak .exe, PNG czy Forge. Rozmiar tego folderu wynosi 5.68 giga. Porównywać będę czas tworzenia archiwum i rozmiar końcowy. Oba programy mam zainstalowane w wersji 64-bitowej. Wybierać będę możliwie najwyższy poziom kompresji i rozmiar słownika o wielkości 64 MB. Thank you.
Czas teraz na podsumowanie testu. WinRAR był o wiele szybszy niż 7-Zip. Przegrał dwukrotnie w kompresji. Miał o 1 MB więcej niż format 7Z w przypadku fotek. W ostatnim teście z grą przegrał około 200 MB. Mimo wszystko jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o wyniki WinRAR-a. Widać tutaj, że nowy algorytm, a konkretnie RAR 5, sprawuje się znakomicie. Jest niezwykle szybki i jego rozmiar jest zadowalający. Do wad zaliczyłbym tylko wysoką cenę programu. WinRAR oceniam na 4,5 z 5 możliwych gwiazdek. Zapraszam także do wchodzenia na nasz portal wideotesty.pl, jak i forum. Trzymajcie się, cześć!